Opel miał wypadek nieciekawy, połamał się na motocyklu Vikingiem z silnikiem Hayabusy 1300, a potwór po prostu. No nie z jego winy, po prostu jak zwykle coś mu wleciało na drogę, a to była pani, która trenowała z kijkami i spadła z nasypu, a musiał gwałtownie hamować. Koło się uślizgło, przeleciał przez kierę, przeleciał z fikołków, zrobił mu 6-7. W łokciu połamany palec, motor trochę rozczaskany, znaczy owiewki poszły, prawa, lewa strona, no bo motocykl też koziołkował. O, patrz, teraz akurat motor jedzie, no. Siema. O, i następny. Kurde. Siema. Ty się zmówili? Słońce wyszło, to wyjechali. No i słuchajcie, motocykl no poczaskany, miska olejowa cała, tylko przy pokrywie sprzęgłowej. No po prostu tam dziura się zrobiła. Rama lekko nadpęknięta, ale tam jest bardzo mocna rama żliwna w tym Vikingu. Nawet nie trzeba tam ani spawać, nic. No oczywiście lampa odpadła, owiewki odpadły, popękały, ale wszystko do zrobienia. O, podnóżek urwany, o takie rzeczy. No, silnik zgasł. Nie wiem, czy miał jakieś tam zabezpieczenie, że jak do góry nogami stoi, że zgaśnie. Bo tak w kładach jest. Co to tak wyje? Alarm. Jakiś pożar. Albo balon znaleźli. A u nas wcale nie jest tak upalnie dzisiaj. Nie wiem, 15 stopni, 14. Słońce teraz dopiero wyszło.
jadą. Wszystko na niebiesko, widzę wszystko. Jadą, zjadę na prawy. Czyli jakiś pożar. Drugi jedzie. W przyszłym tygodniu będę zamawiał oponę nową z Gmoto. Powiem wam, że nawet nie wiedziałem, że mają opony do ścigacza. Do motocykla od nich brałem, do Raptora też. Patryk mi powiedział, mówi, kurde, pisz tam, co mają. Wyjechał, no. Kuźwa, z łomem wyjechał. Ja pierdzielę, i to jeszcze podwójną przyciągnął. Ja pierdzielę, wiedziałem, że ten coś odwali. Dobrze, że zwolniłem. Kuźwa, zobaczę, co on jeszcze odwali. Z ciekawości, tak. Widać po wypadkach. Tak z ciekawości. Dziadek stary. O, ja nic nie widzę, panie. On coś odwali. Chociaż się zatrzymał na przejściu, no. Pokazał, że ma dobre hamulce. Nissan Micra po wypadkach. Czekaj, kierunkowskazy ma? Ma. Skubany środka się trzyma. Czekaj. Teraz nie wiem, gdzie jedzie. Czekaj, nie widzi. Ja go znam.
O, i motocyklista, panie. Nieciekawy gość. Zawinę na stacji, jeszcze pojadę do ronda. Nie no, jedź spoko, nie puszczaj mnie. Dzięki, ale ja tu zawijam. Kulturalny.